pierwszym odcinku. Tak. O, właśnie. Tak. Dupy. A co tu się dzieje? Zrobiłem w górę. Co? No. Przejdźmy do picia. Dosłownie. Sour cherry. Alright. Pierzba! Jaki przestęp, co tu się dzieje? A zrobiłem od kamery, zrobiłem w górę. I Bartłomiej Róża Różycki. Dzień dobry, siema, sztuka, nie przemoc, kolejny odcineczek. Proszę zobaczyć w jakiej bardzo takiej aranżacji, mocno, jak byś to nazwał? Takiej klimatycznej, takiej no. Kameralnej. O, właśnie, kameralnie. Jest bardziej kameralnie, no. Jest taki klimat i mamy tutaj vibe. Dzisiaj będziemy gadali akurat po naszych gościach, których mieliśmy okazję tutaj w naszym studio gościć. Taki troszeczkę luźniejszy odcinek. Oczywiście seria tak naprawdę z zapraszaniem ludzi się nie kończy. No właśnie. Lampa mi się przestawiła. Całkowicie w pizdu. Dobra, ale jeszcze oczywiście goście będą się jawili, tylko że to już nie będzie pewnego rodzaju wydarzenie, załóżmy, tylko jeśli się pojawią, to się pojawią i będziemy gadali, po prostu, tak? Będą się pojawiać, jeśli będą się pojawiać, innymi słowy. Tak, a dzisiaj gadamy o różnych rzeczach. Tak. Ciekawostkach, nowinkach, newsach, takich tam, wiecie o co chodzi, mało ważnych rzeczach, które bardzo się mocno klikają na YouTubie. Tak. Ale przed tym chcielibyśmy pozdrowić oczywiście Kepsa, który przyszedł z wielkim opóźnieniem, nazwy nie będziemy może tutaj wyciągali. Ale tym razem to on jest sponsorem dzisiejszych Tak, dzisiejszego napitku Wierzbicki. Mamy dzisiaj sponsora, sponsorem jest Kasa de Kebab, czy Del Kebab, de Kebab chyba. Nieważne nie jak się nazywają, byli beznadziejni, nie jedzcie tam. Znaczy nie, no Keps był w miarę dobry, nie, ale organizacja po prostu leży... Słucham? Pan był miły, tak? No właśnie operatornia nam mówi, że był bardzo miły pan, chociaż jak ja go odbierała, to powiedziała, że jej się smutno zrobiło, nie wiem czemu. Ej, nie może być czegoś takiego, że współczucie ma działać na czyjąś korzyść. Właśnie, nie. Ja bym... Słuchaj, a ty jak masz na przykład? Czy ty załóżmy, nie wiem, jak widzisz kogoś słabszego od siebie albo kogoś takiego, który załóżmy tej pomocy albo potrzebuje, albo nie wiem, budzi w tobie jakąś taką litość, to myślisz, że to jest w porządku? To nie jest w porządku. W sensie, no to jest tak, że generalnie czujesz tak, masz takie wewnętrzne poczucie, że hej, może słabszemu trzeba pomóc, nie? Ale w tym przypadku, o którym mówimy, to ten słabszy, który niby wymaga współczucia, smutny pan, tak naprawdę to oni dali ciała. Dupy! I, no. Dosłownie. Ale pan też jest z kebabu. Dobra, przejdźmy do picia, bo sponsorem dzisiejszego picia, jak już powtarzałem, jest Casa de Kebab. Nie, nie mów, że jest sponsorem, no stary, a właśnie, nie wiem, czy widziałeś ostatnio. Sponsorem. Co? Jest sponsorem, daję to za darmo. No ale to nie, wiesz, sponsoring to jest od razu jakaś transakcja związana z reklamowaniem i tak Casa dalej. Casa de Kebab nie jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Nie jest sponsorem, po prostu dał nam darmowe puchy, bo zjebał. Ty nie lubisz mango, więc daję ci sour cherry. Alright. Jest to napój... Ty, ale swoją drogą nie piłem nigdy w życiu. Bo to jest jakiś turecki taki chyba ten, bardzo... Kebabowy. Kebabowy taki, no. Ale dobra, a propos sponsorowania, żeby nie było, że my tutaj mówimy sponsoring i tak dalej, żeby zaraz się ktoś do nas nie przyczepił. Czytałeś o aktualnienia Wokiku dotyczące influencerów i tego, co i jak powinno się reklamować na przykład na YouTubeku? Jeśli czy tak, ja wiem, trzeba oznaczać to, nie? Jak nie oznaczysz, to oszukujesz tego... Okej, tylko że teraz właśnie powstał dokument, który idealnie na chyba, nie wiem, 30 paru stronach, jeśli dobrze się rozeznałem, a może nawet i nie, opisuje stary krok po kroku dosłownie, co zrobić, żeby oznaczać albo reklamować. Także jeśli mówisz, że sponsorowane, to stary, właśnie od tego trzeba odprowadzić podatek. Także nie gadaj takich rzeczy. Podatek się odprowadza od zysku, my nie mamy żadnego zysku. Okej, a sponsoring to zysk? No to ja odleję z tego. Także odlewamy. Odlewamy. Obiecuję, że łyk zostanie i go wyleję do zlewu. Dosłownie. Nie, nie do zlewu. Zaniesiemy wyślemy, do Wokiku. Tak, w takim, weźmiemy taką probóweczkę, zaplombujemy i wyślemy im pocztą. Dobra. To gramy. Ciekawe jaki kolor jest w ogóle tego. Może w tej probówce mogłoby znaleźć się wszystko. Gramy. A, no Bartłomiej Wierzba. Jeszcze zapomniałem powiedzieć. No i Bartłomiej Różycki, ale ja to mówiłem. Okej, sztuka, nie przemoc, kolejny odcinek. Jak wam się podoba? Gramy. Dobra. Nie chcę nic mówić, ale normalnie... Wow!
Wow, jakie kwaśne! To jest serio sour. Moje jest bardzo nektarowe. Dobra, jesteśmy po przerwie, jesteśmy po dżingielku. Panie kochany, ja mam tak jakby kieszeń pełną newsów i ciekawostek związanych z popkulturą. Co ty masz przygotowane, powiedz mi? Dwa newsy. Okej, okay, ciekawe. Newsy. Zaczynamy od twoich, od moich, czy jakoś... Prosimy od jednego mojego, z uwagi na to, że on prawdopodobnie dzieje się w tej chwili. W tej chwili? W tej chwili. Czyli w piątek. W piątek o godzinie, którą mamy... Znaczy godzinę 18, ale w piątek będzie już... Nie, dzisiaj, w tym się teraz kiedy to nagrywamy. Aha, teraz jest 20. To dzieje się to dzisiaj o 20. Mianowicie pojawia się, wychodzi pierwszy gameplay z nowej gry Dead Space, z remake'u. Oh yes baby, ja chciałem w ogóle o tym samym też mówić. Proszę opowiadaj. Super temat, proszę opowiadam. Co się tam dzieje w ogóle w tym remake'u? Dobra, pierwsza gra, tak. Znaczy, gra, której remake właśnie... Oryginał. Oryginalna. Część Dead Space'a, czyli pierwsza część trylogii Dead Space, powstała w 2008 roku. Tak. I opowiada historię, jak mam napisane, Isaaca Clarka. Setup, no mówię. I no. Isaac Clark wraz ze swoją ekipą lecą statkiem na duży, bardzo ogromny statek, nazywający się Ishimura, gdzieś sobie floatujący w kosmosie, z którego nadszedł sygnał taki nawołujący do pomocy, że potrzebują pomocy. I ten sygnał co więcej nadała dziewczyna głównego bohatera, Isaaca, która na tym statku była. No więc oni lecą na pomoc, zobaczyć co tam się stało, kontakt radiowy w pewnym momencie się urwał, była tylko wiadomość o tym, że potrzebują pomocy i lecą sprawdzić. No i tam... Poczekajcie, bo on wytłumaczył tak jakby część fabuły, tak? I widać, że ty chwyciłeś się tej strony. Ale dla wszystkich takich, załóżmy, śmiertelników normalnych, to jest jeden z prekursorów gatunku growego, który w tamtych czasach rzeczywiście wiódł prym, mianowicie horror. To jest po prostu horror. No już chciałem do tego przejść. Nie. I tam właśnie pojawiają się tak zwane nekromorfy. Okej. Okay. Czyli... Zmutowane... To właściwie ciężko powiedzieć, co to było. To były takie stwory. Połączone jakby z różnych części ciał. Takie bardzo specyficzne. Można to było też te kończyny odstrzeliwywać. One wtedy się... Coś jak Lovecraft one w ogóle wtedy... się nazywa. Tak, Dead Space jest bardzo inspirowany Lovecraftem. Ryfy morfy. I ta... Nekromorfy. Nekromorfy. I te nekromorfy to było ciekawe, bo one się trochę inaczej zachowywały, kiedy im się odstrzeliło konkretną kończynę, bo wtedy na przykład nie miały ręki. I na tym polegała mechanika tej gry, nie? Tak. I ta gra była bardzo popularną grą, stworzoną, wydaną przez EA. Okej. Okay. No i... dzisiaj bardzo zniesławione EA. Tak. Electronic Arts. I... Jeden z największych wydawców gier ever. I Electronic Arts postanowiło w tym roku... Nie w tym roku. W tym roku chyba nie wydają. Wydadzą w przyszłym roku. Że wydadzą remake tej gry. 2023 chyba będzie, no. Tak. Chyba 2023. Zrobi je Motive Studio, czyli ekipa, która zrobiła Star Wars Battleground, czyli taką strzelaninkę w świecie Star Warsa. Mhm. Chyba też kojarzy. No. I... Czekamy. I tyle. Czekamy. Aha, news, tak? To okay. jest news, bo to się dzieje teraz, w tej chwili. Jak ja dobra. To mówię, to po prostu oni to puszczają, wszyscy czekają na to z niecierpliwieniem przed monitorami. Serio? No tak. Znaczy to ja powiem tak, może jeszcze uzupełnię, że takim dużym dość może nie fenomenem, ale zagwozdką w postaci chociażby tej gry, remake'u, tego Dead Space'a, jest to, że będzie chyba robiony na Frostbite'cie. Na silniku graficznym. Będzie na Frostbite? Tak, na Frostbite. No właśnie, spoko? A ja jestem ciekawy twojej opinii, bo... Mi się podoba Frostbite, on ma taki... Ale dobra, ty mówisz wizualnie. Ja, wizualnie, tak ja mówię wizualnie. Ale to jest bardzo niestabilny, jeśli to chodzi tak. o silnik graficzny. Silnik. Co się stało? kamera spadła. Czy kamera dalej się nagrywa nam? Czy... Mari, chodź tu. No i właśnie, to jest tak, będzie na Frostbite'cie i są pewne z tym obawy, że rzeczywiście ta gra może się no, wykrzaczać, jeśli mogę tak to powiedzieć, nie? Ale o tyle jest dobrze, że to jest jednak uniwersum, setup bardzo zamknięty, tak? Tak właśnie chciałem to powiedzieć. Liniowy mocno. Frostbite miał ten problem, że się wykrzaczał na przykład w takich grach typu Battlefield, gdzie były wielkie, gigantyczne obszary
nie wiem, z, powiedzmy z dziesiątkami graczy i tam się rzeczywiście to sypało, ale przy mniejszych jakichś takich lokacjach to powinni to ogarnąć bez problemu. No, znaczy, powiem tak, ja od razu mówię, ja się nie znam na technikaliach game devowych, czyli ja nawet nie wiem, o co chodzi w silnikach graficznych i tak dalej, po prostu słyszałem o tym, że tak jest, no i rzeczywiście grając w niektóre produkcje na Frostbite też doświadczałem tych gliczy, tak? W sensie, no nie wiem, czy to jest winy właśnie tego silnika, czy może jakiejś innej. No ale trzymajmy kciuki, dlatego że rzeczywiście, nawiązując do tego, co powiedziałeś, wizualnie wygląda malina. No i dzisiaj był gameplay, więc prawdopodobnie... Ale już był jakiś taki... Był trailer. Ale nie było tam... Teraz będzie po prostu czysty gameplay pokazany, jak to będzie wyglądać. Okej. Okay. A fajne było w ogóle w tym... Możemy w ogóle zobaczyć to w ramach przerwy. Spoko, bo fajnie jeszcze było w tym Dead Space, pamiętam, chyba na tyle było to unikatowe wtedy, że... celownik od twojej broni to były takie trzy punkty. Tak, on był jakby, nie był, celownik był jakby bardzo imersyjny, bo bardzo był w świecie imersyjny. Gry. Tak. Jakby broń, którą się używało, ona właśnie wypuszczała taki laser i ten celownik był centralnie pochodzący z broni. To nie tak, że po prostu jest celownik na środku ekranu, który jest przyklejony do ekranu twojego. Tak. Tylko to rzeczywiście było jakby wychodziło z broni, więc tam, gdzie się celowało, tak latało to po ekranie, jak się biegło, to ten celownik po całym ekranie latał. Tak. I jeszcze ta każda z tych kropek w ogóle jakby żyła swoim własnym życiem, nie? W zależności od nawierzchni, w której celujesz, w którą celujesz. Jest. I to nie jest takie też nawet i z dupy, bo to właśnie chodzi o to, że w tej grze polegało to, mechanika polegała na tym, aby odcinać możliwości tych nekromorfów. I wiesz, nekromadafakerów. No. Nekromadafakerów, ale skurwieli. Może być i tak. I sytuacja wygląda tak, że jeśli dobrze nacelowałeś, a te trzy punkty od tego celownika bardzo ładnie w tym pomagały, to mogłeś odciąć nogę, czyli ten morf po prostu nie mógł chodzić. Tak mogłeś jest. I się uciec. Czołgał wtedy tymi takimi łapami. Ale trochę ta gra jest niesprawiedliwa, dlatego że ona się chyba jeszcze cechowała jednym. Tam nie było horroru takiego klimatycznego, że nie wiem, wchodzę do starej chaty i tam w ogóle jest taki vibe, wiesz o co chodzi, nie, że się boję, albo coś, nie? Ale nie, właśnie, nie. Właśnie tam było dużo scare jumpów. Było, czyli... Ale... Wiesz, o co... Coś takiego! Waszym I gościem... I co, to jest uczciwe? Prowadzącym był Bartek Wierzba, idę do domu. Nie. Był. No właśnie o tym mówię. Nie no, to jest, to było rzeczywiście takie zaskakujące, bo ta gra się zaczynała tak bardzo powoli, tam się wchodziło, nie wiadomo co się dzieje, nagle się gasło światło, prąd się odłączał, nagle gdzieś tam coś przemykało, taki ten setup był bardzo powolny i nagle pyk. I zaczynało. Mi bardzo się na przykład to przypomina z produkcją Doom 3. No, ten klimat trochę. Tylko Doom był taki bardziej piekło, inferno, jakieś portale. Dokładnie. A tutaj jednak był ten taki bardziej lovecraftiański, taki że nie wiadomo co to, jakieś energia tam energia z kosmosu, ciała. Nie? Mega, ja jestem na przykład na ten remake bardzo nacelowany, dlatego że osobiście nigdy nie przeszedłem oryginału. Nigdy, ale grałem ja w tę grę. Ja przeszedłem, chyba nawet ze dwa razy. Ja nawet mam w swoim koncie Origin, które teraz zmieniło chyba się na EA coś tam. Już chyba nie ma tego. No właśnie, ale kiedyś dostałem chyba za darmo, miałem do wyboru jedną z gier i właśnie wybrałem chyba tego Dead Space'a. Przy okazji chyba kupna SimCity. Możliwe. Z 2014 roku, możliwe. Coś takiego, wiesz. Możliwe, że coś takiego było tam. Tego gówna ogólnie. Takie... No bo ma bardzo słabe podejście, ale nie gadamy o tym. Nie gadamy o tym. Może podzielimy to tak, że będzie znowu mój news, a potem przejdziemy do twoich. Dobra. Podzielimy tak program na pół. Nie ma problemu. Czyli co, mamy pierwszy news za sobą. Mamy pierwszy news, jedziemy, strzelamy jak z pistoletu. Z newsami. Pa. Nie wiem, co chciałem powiedzieć. Nie, no wiem, że to masz napisane. Lubisz zombie? Lubię. Zombie ci flaszkę wybombi. Lubisz... Od razu mówię, to nie mój tekst, to jest cytat z filmu, polskiego filmu. O! W którym grał właśnie Buła i Spuła, jak miał ten aktor. On chyba już nie żyje, swoją drogą. Nie, on może jeszcze żyje. Może jeszcze żyje, ale dobra. Ciekawe, że mówisz o tym, że z polskiego filmu, ponieważ ja też chcę pogadać bardzo o bardzo prześmiewczy film. O polskim filmie. Okej. Okay. Polskim filmie let's o go. Zombie. O, let's go. Pierwszy w historii polski film o zombie wychodzi do kin w przyszłym tygodniu. Serio? I wybieram się na niego. I będzie update. I będzie update w tym programie. A teraz wam powiem, co to za film. To jest film Ksawerego Żuławskiego. O, czyli syna... Co to było? Coś piszczy? Co to jest? Też ta apokalipsa zombie się to zaczęła? To brzmi, jakby rzeczywiście trzeba było uciekać. Alarm, no.
Ksawery Żuławski, czyli syn znanego Żuławskiego. Jezu, mam nadzieję, że tak, tak mi się wydaje. Bo jak teraz walnąłem gafę, to sorry, ale wydaje mi się, że to jest syn znanego Żuławskiego. Ale też to reżysera. Przy okazji mi pokaż, jak w ogóle on wygląda. A czemu Żuławski jest znany? To był taki bardzo znany reżyser, który kręcił takie mega artystyczne kino. I jego syn... Jakiś tytuł? Ksawery... Co? 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 Miał młodą żonę, no nie wiem, okej. Okay. Nie, niech będzie. Żuławski miał, nie, młodą... Miał! To chyba już nie ma. Dobra, co, nieważne. Coś tam na Srebrnym Globie był taki film o planecie. To był pierwszy film science fiction polski. Oni w ogóle kręcili to w jakimś garażu. Tam generalnie to się bardzo nie spodobało. To były czasy komuny. I to się bardzo nie spodobało władzy. Oni mu w ogóle rozwjechali do tego garażu. 3/4 tych rekwizytów mu zdemolowali, spalili, on potem... Okay. I na przykład w tym filmie w ogóle, na Srebrnym Globie, taki jest chyba to do tego filmu, ale to sprawdzę. Tam było tak, że część przez to, że spalili mu w ogóle taśmy, część w ogóle filmu, ja oglądałem ten film jakiś czas temu, część filmu jest czarny ekran i po prostu Żuławski opowiada o tym, co miało być w tych scenach, które tu są, po prostu opowiada. No i tutaj bohaterowie wybrali się na plażę, bo po prostu nie miał tego materiału, bo mu spalili te taśmy, nie? Aha. I potem musiał tak w ten sposób kleić ten film. Nieważne, jego syn... Ale wydźwięk był mocno artystyczny, tak, chyba. Tak, tak, tak. Jego syn też tworzy takie, no, artystyczne kino, ciekawe. No. I teraz zabrał się za kino gatunkowe, tworzy film o zombie, który będzie nazywał się w ogóle... Apokawiksa. O nie! No i to będzie jakieś gówno, tak? To będzie film o zombie, w którym będzie Cezary Pazura w ogóle grał. Ale wiesz co, Cezary Pazura to jest teraz taki, wiesz co, dość smutny aktor, bym powiedział. Dość smutny on aktor. W reklamach teraz głównie gra. No właśnie. Ale jak zacząłem trailer, w którym... On jest na każdym banerze teraz, tak. Stary, to jest marka, to jest brand. Ale wiesz o co chodzi? Bo ja mówię smutnym ze względu na to, co się działo kiedyś. Pazura przecież to ikona. Ale wiesz, Pazura jak... był genialny, no, bo tak. Ja dzisiaj nie powiem, że on jest genialny, no był genialny, komedii. No geniusz nie dość, że komedii, to jeszcze bardzo dobrze się sprawdzał w filmach takich jak Psy chociażby, wiesz. Po prostu rozbawiło mnie, jak zobaczyłem teraz trailer tej Apokawiksy i zobaczyłem, wiesz, jak tam... I on jest zombie? Nie jest. Cezary Pazura jest policjantem jakimś, albo detektywem, nie wiem, tam nie jest to znowu pokazane. I wchodzi w tej brodzie i mówi tam do kogoś jakiejś tam dziewczyny, jakie kurwa zombie, co ty mi tu pierdolisz, nie wiesz, taki i to Cezary jest zwiastun Pazura. Tego filmu. Jezus, teraz drugi dzwoni. I ten wchodzi tam, no i wiesz, to zwiastuje tego filmu dokładnie. Aha. I film jest o tym, że po prostu podczas jakiejś wielkiej imprezy, wiksy, no. Zaczyna się apokalipsa zombie. Ojej, to w takim razie już mnie martwi bardzo mocna przewidywalność tego materiału. Bo skoro będzie się działo to, jak się to nazywa, to już się boję. Zobaczymy. No ja bo, idę, wiesz, na pewno jak to zombie wiksa? Apokawiksa. Apokawiksa. Ale nie, Apokawiksa, no weź, no dobra. Ale myślisz, że to rzeczywiście będzie miał charakter prześmiewczy, czy ten Żuławski idąc w ślady ojca rzeczywiście gdzieś tam chce tego artyzmu przelać? To gdzieś czytałem już jakieś takie opinie jakichś krytyków, którzy gdzieś to tam widzieli i twierdzą, że to jest takie ciekawe połączenie właśnie filmu gatunkowego, takiego klasycznego filmu o zombie. Żartuję. Chciałem zrobić jeszcze raz Dead Space'a, nie? Okej. Scare Jump, no. Wystraszyłeś się? Robił teraz cały odcinek? No, może. Wiesz, chcę cały czas baitować, no. I wybiłeś mnie znowu z rytmu. No. Filmu gatunkowego o zombie i jednocześnie komedii, a jednocześnie też takiego czegoś przemycenia, jakiejś takiej, wiesz, opisania tego, jakie jest teraz aktualnie społeczeństwo, we live in a society, wiesz, ten klimat. No właśnie, bo dzisiaj już się robi rzeczywiście jakieś takie twory artystyczne, dopasowywując do naszego obecnego, aktualnego środowiska. Wiesz o co chodzi? No do tak. Nowej generacji i tak dalej. A dzisiejsza generacja wydaje mi się trochę lubi się śmiać. W sensie tak z takich poważnych rzeczy i w ogóle, nie? A często nawet i te niepoważne mają dla nich chyba bardziej taki poważny charakter niż było do tej pory. Niż na przykład naszej generacji ludzie, nie? Bo jednak to jest jakaś taka, trochę taki przeskok, co? Może tak, ale z drugiej strony też jest trochę tak, że oni są teraz bardziej wrażliwi też na swoim punkcie chyba. To jak myślisz, zombie odniesie ten sukces, czy nie? Ja kibicuję. Tak? Ja kibicuję, bo nie robi się takich filmów w Polsce. Ale bo polski film, czy Żuławski? Ja z młodego Żuławskiego chyba nie oglądałem żadnego filmu tak naprawdę, ale kibicuję, bo ja uwielbiam kino gatunkowe, ja uwielbiam horrory, ja uwielbiam filmy o zombie, uwielbiam slashery. Mhm. I kiedy w Polsce się takie filmy robi, to ja im kibicuję, bo... A jest coś o slasherach jakichś nowych?
No bo pamiętam, rozmawialiśmy w lesie dziś nie zaśnie nikt, coś takiego, jeszcze chyba było coś jeszcze innego. W ogóle na łamach już Sztuka nie przemoc, wtedy kiedy gadaliśmy chyba o Kubusiu Puchatku, czyli pierwszy odcinek! Halloween chyba. No, ale coś się ze slasherów, coś takiego szykuje ciekawego? Czy może to jest właśnie ta produkcja? Może, może nie, to jest ta, może Polska. Może Polska będzie nową, po prostu wiesz, nową... Hollywoodem. Nowym Hollywoodem, nowym źródłem najlepszych slasherów na świecie. Nie, spoko, spoko. Ja ogólnie też kibicuję i uważam nawet, że w pewnym sensie i w pewnych kręgach reżyseria polska i w ogóle cały ten światek aktorski to jest napakowany, dosłownie przepełniony takim artystycznym vibe'em właśnie przepełnione środowisko. O! Ale ja lubię ten artystyczny vibe w sumie. Ja też. Ja nie lubię tylko tego dramatu wciskanego troszeczkę na siłę. Robienie z tego wszystkiego, wiesz, jakiegoś tam... Znaczy, ja tak mówię, wiesz, możemy się do wszystkiego doczepić, tak? Jest policja, no to zróbmy drogówkę. Jest pogotowie, zróbmy ten botoks. Niby to wegi, ale okej, wiadomo, gdzieś tam jakieś swoje przesłanie niby takie drobne ma, tak? Wiesz, ale nie lubię tego tej dramaturgii takiej mocnej, z której w ogóle polscy chyba twórcy się tak jakby wywodzą na starcie. Tak, jest taki klimat. Trzeba zrobić dramat, a przy okazji zróbmy komedię. Taki ciężki zawsze, te polskie filmy często mają taki ciężki, po prostu taki toporny, taki ciosany toporem po prostu. Tak, o alkoholikach, jak zrobią ci film, to ty wypijesz jedno piwo i już mówisz, o Boże, skończę jak on. No, dosłownie. Wiesz, o co chodzi. To jest takie naprawdę na wyrost. Ale nie? To jest tak w Polsce chyba tak rzeczywiście zawsze było, że się te filmy, jak ktoś chciał zrobić dramat, to po prostu mu jechał po prostu tak masakrycznie mocno. Ale to są dobre filmy. Lubię na przykład Pod mocnym aniołem. W sensie nie lubię, tak? Uznaję ten film, bo nie obejrzę go ponownie, ale to jest bardzo mądry film. Lubię Wszyscy jesteśmy Chrystusami. I tak jak do dzisiaj uważam i nigdy nie myślałem inaczej, Dzień Świra, to nie jest śmieszny film, widzu. To nie jest śmieszny film, a jeśli tak myślisz, to jesteś głupi najzwyczajniej w świecie. Wiesz, albo za młody, żeby go oglądać. Albo za młody, żeby go oglądać, więc nie oglądaj pewnych rzeczy wtedy, kiedy ci tato mówi, żebyś nie oglądał. I tyle. Dobra, to było o takich no dość fajnych rzeczach, opowiedziałeś. No. Jeszcze mogę zrobić szybką polecajkę z zarąbistego filmu o zombie. Jakiego? Japońskiego. Okay. Nazywa się One Cut of the Dead. Wow. To jest w ogóle tak genialny film pod tym względem, że w ogóle on się dzieli na trzy części. Pierwsza część to jest 37-minutowy film o zombie, który jest po prostu nagrany jednym ujęciem. To znaczy nie ma żadnych cięć, nie? Stąd one cut. One cut. Jest tak zwanym master shotem. Okay. I następnie dostajemy taką, po tym jak już się kończy ten film, normalnie wjeżdżają napisy, dostajemy z tych twórców tego filmu, jak siedzą sobie przed nagraniem tego filmu w biurze i rozmawiają o tym, jaki mają pomysł na film. Bo jakby jako ja cię teraz trochę już zdradziłem, ale to jest jakby wiadomo, bo to jest jakby na tym cały opierać ten film. I potem dostajemy trzecią część, o której nie opowiem za dużo, bo jak wiecie za dużo o tym, to jest słabo. To trzeba obejrzeć nie wiedząc, co się dzieje w trzeciej części. Ale trzecia część jakby wszystko łączy w jedną całość i wyjaśnia mnóstwo rzeczy, aha, które się dzieją wcześniej. Okay. I jest to mega zaskakujące, jest to jednocześnie mega śmieszne i jednocześnie mega straszne. Fantastyczny film, jest na pewno gdzieś do wyrwania w internecie, można go znaleźć na jakichś takich serwisach streamingowych. Polecam, nawet zobaczenia, jak można nagrać film o zombie, w którym jest mnóstwo akcji, mnóstwo sieki, zabijania, biegania, w one-shocie po prostu, nie? Wow, bardzo ciekawe. Jak to się nazywa jeszcze raz? One Cut of the Dead. Jest to film z 2017, nagrany przez Shinichiro Uede. I co ciekawe, kosztował tylko 30 000 dolarów. No bo przecież na One Cut. Czyli prawie za nic, a zarobił 27 milionów dolarów. What? To jak Blair Witch. No, to ten klimat. Ten klimat. Ciekawe, no to co nagarza aktorów chyba, tak? Ilu tam aktorów gra? Kilku. Kilku to znaczy, kilku. Co, kurczę? Nie, bo... To pewnie cały hajs poszedł dla nich. No dosłownie, pewnie jest sprzęt. No. A sprzęt pewnie już mieli. Sprzęt pewnie już mieli, a lokacja to jest jakiś w ogóle opuszczony budynek. No. Więc nagrali mega to w opuszczonym budynku. Wiesz, to świadczy o tym rzeczywiście, że reżyserzy potrafią, inaczej nie, że potrafią, bo to złe słowo, ale naprawdę mają ogromną wyobraźnię, stary. Tak. Wiesz, ci odnoszący sukces rzeczywiście mają ten vibe. Mają. To co? Po reklamie wchodzimy z moimi tematami, chociaż one będą tak samo bardzo gipkie jak twoje, więc... Mam nadzieję. To będą nasze po prostu. Ciekawostki newsy.
Sztuka nie przemoc. Program prowadzony przez dwie gaduły, które próbują nie wchodzić sobie w słowo. Zostaw suba. Aby to zrobić, wejdź na YouTube i w wyszukiwarce wpisz sztuka nie przemoc. Następnie zasubskrybuj kanał i pozostaw po sobie wyszarzony dzwoneczek. Oczywiście przed tym obejrzyj wszystkie nasze filmy i jeśli ci się spodoba, zostaw łapkę w górę albo stosowny komentarz, taki jak na obrazku. Wow! Następnie przenieś się do naszego centrum informacji na fanpage'u na Facebooku i zostaw lubię to. Nowe odcinki w każdy piątek o godzinie 18. Gramy! Let's go! I mamy właśnie tematy, które, nawiązując jeszcze do tych poprzednich sprzed reklamy twoich, no, znaczy poprzedniego, naszych. Bo związany był z filmem, to ja przelecę może do tematu seriali. Wiem, że nienawidzisz seriali, w sensie nienawidzisz, chyba nie jest dobre określenie. Nie oglądam seriali, nie ale oglądasz. Tak jeszcze a propos, jak powiedziałeś, że... Ja powiedziałem, że twoje newsy, potem się powiedzieć na nasze newsy. Aha. I tak sobie pomyślałem, że to jest jak z tym Królikiem Bugsem i tym memem, jak on, ten Bugs komunista, że on mówi our coś tam. No. I tak sobie pomyślałem, że jak news jest słaby i widzom nie będzie się podobał, to jest mój news. Ale jak jest zarąbiście i gadka się klei, to jest nasz news. Nasz news. Nie, no żartuję. W sensie, dobra, wiem. No to przyjmijmy taką nie, formę, to że jest... To są nasze newsy, nasz program. Nasze newsy. Dawaj. Nie lubię seriali, owszem, nie oglądam, no. I zastanawiam się, dlaczego w takim razie, czy ty robisz to przekornie, czy rzeczywiście nie lubisz, bo masz jakiś konkretny ku temu powód, dlaczego nie oglądałeś Pierścieni Władzy albo Rodu Smoka? I to jest wynika z twojej przekory, już na serio, bo jak każdy... Ja odpowiem ci na to pytanie. No właśnie, dobra, poczekaj chwileczkę. Ja spadam. Poczekaj chwileczkę, ja ci odpowiem, o co ci chodzi. Sytuacja wygląda tak, to są rzeczywiście dwa najpopularniejsze dzisiaj w świecie seriali twory. Mhm. I tak jak ci mówiłem nawet już jakoś ofowo całkowicie, że... Polecam ci Pierścienie Władzy ze względu chociażby na CGI, bo robi wrażenie ogromne, żebyś chociaż sobie zobaczył, jak to dzisiaj produkcja telewizyjna może wyglądać. Ród Smoka, wiesz, można mieć różne jakieś tam awersje do tego i Gry o Tron, i Rodu Smoka, ale to jednak jest taki vibe dzisiaj bardzo potrzebny, mi się wydaje, w świecie fantastyki, bo fantastyka chyba coś tak jakoś do tych łask wraca. Chociaż, nie wiem, bo nie śledzę może i nie powiedziałbym, że kiedykolwiek przestała być popularna, nie? Mhm. Ale... Dlaczego w tobie tyle przekory w takim razie? Zepsuję trochę twoją narrację, bo pewnie, no. pewnie obejrzę te pierścienie. No to dobrze, a Ród obejrzę. Smoka? A Ród Smoka nie, no bo nie oglądałem wcześniejszego Gry o Tron, to po co mam oglądać jakieś tam kontynuacje? To jest kontynuacja w ogóle? Nie, to jest wszystko to, co się działo przed. A, czyli przed, czyli prequel. Tylko, że oczywiście, wiesz, fajnie to uzupełnia też i uniwersum w ogóle całej Gry o Tron, załóżmy, tak? Okej, okay, ja tylko pokrótce powiem, bo ja nie oglądam seriali z bardzo błahego powodu, szkoda mi czasu na seriale. Seriale są za długie, ja wolę poświęcić... A, czyli by ci się podobały? Pewnie tak! Aha. Ja nie mówię nigdy, że nie, mi po prostu szkoda czasu na seriale, bo wiesz, ja wolę obejrzeć dwóch godzin... Jak można nie robić czegoś, co wiesz, żeby ci się mogło spodobać? No bo jest jeszcze mnóstwo innych rzeczy, które by mi się spodobały. Nie bierzcie amfetaminy! To jest dobry przykład, no. Ale z serialami... Nie, no chodzi o to, że jest mnóstwo rzeczy, ja też gram, czytam, ja też programuję, nagrywamy Sztuka nie przemoc, mam mnóstwo różnych zajawek, które co ty robię. Co programujesz? Strony internetowe. To czemu my jeszcze nie mamy jakiegoś brandu S&P.com? EU. A pytałeś? Nie. No dobra, łatwo można tak obrócić piłeczkę, ale dobra. Nie, i chodzi o to, że po prostu szkoda mi czasu. Ale nikogo nie obchodzi to, o co ci chodzi. Teraz sytuacja wygląda tak, bo przejdę do newsa. Już wszyscy wiemy, będzie ci się to podobało, podejrzewam, ze względu chociażby na technikalia, Pierścienie Władzy. A chciałem o nich powiedzieć, bo już jest zamówienie na drugi sezon, gdzie zakończenie pierwszego datuje się chyba na 14... Co jest teraz, październik? Październik. No, czyli dziwne, że to jest tak ogłaszane. Ja ogólnie od samego początku bym powiedział, że batalia między Rodem Smoka a Pierścieniami Władzy, trwająca jeszcze przed premierami tych dwóch seriali i trwająca tak naprawdę do teraz ze względu na różne aspekty, a tutaj głównie chyba ty mówiłeś nawet przed programem, nie? Kolor skóry. Tak, dużo jest właśnie kontrowersji związanych z tym. Hejtów, tak. Już mogliby sobie dać spokój, że czarny gra Hobbita albo coś takiego, albo elfa. Ja nie wiem, co by w czym ale miało wiesz, mi to przeszkadzać to w ogóle. Ale są jacyś tacy nerdzi, którzy ci powiedzą, siedzą w tych swoich chatach, w tych piwnicach u rodziców. Mhm.
i siedzą z tymi brodami i żrą Doritosy i sobie mówią, ale pod ziemią nie ma słońca, to jak krasnolud może być czarny? Albo blondyn. No, cholera! No i jakby nikogo to nie obchodzi, nie? W sensie oglądaj to, jak ci się podoba, jak nie to nie, człowieku. Weź, idź, znajdź pracę, wyprowadź się od rodziców. Gościu. Znaczy, a o dziwo w ogóle jest tych ludzi wielu. Jest, jest. To jest najgorsze, bo gdyby to jeszcze był taki 1 na 10, rozumiesz, to jeszcze jakoś to ujdzie. Ja nie prowadzę żadnych statystyk, ale znak rzeczywiście... naszych czasów. Dokładnie tak. Znak naszych czasów. I popatrz, jak to teraz to wygląda po tym wszystkim, że Pierścienie Władzy już okrzyk... Jeszcze się nie skończył pierwszy sezon, a już krzyczą, że drugi w drodze i że będzie w miarę szybko. Ale to spoko i chyba, w ogóle... nie? To fajnie. Znaczy, dla mnie spoko, bo ja takie... mówię, podoba mi się jedno i drugie, stary. No tak. A są właśnie takie walki, wiesz, jak kiedyś były... Chłopie! Gość... Ale ja nie mówię o bitwach w filmie, okay. Ja mówię o walkach fanów. To znaczy, kiedyś było taki, wiesz, między fanami Star Treka, a fanami Gwiezdnych Wojen. Oni no się niestety tam... trzeba powiedzieć, Star Trek był pierwszy, no. No tak, tak, ale chodzi mi, że jedni mówili, że jedno to jest kupa, drugie jest spoko. Bo Star Trek to kupa i niestety, dlatego użyłem słowa niestety. Gwiezdne Wojny, kozak. Wiesz. Okej, okay, czyli wiem. Andor swoją drogą. O, kolejna newsowa rzecz. Andor, aha, bo nie, znowu serial. A ty w seriali nie. Nie, no bo... Ale ja chętnie porozmawiam o serialach. Znaczy, no, a propos tego Gwiezdnych Wojen i tak dalej, kłócenia się spoko. Ja nie wiem, czy są te grupy teraz w tym przypadku, co pytałeś, czyli Ród Smoka i Pierścienie Władzy. Pewnie są, pewnie się napierdziczają. A chociaż... ty jesteś bardziej team. Nie, ja jestem Smoki. Ten i ten. Czy jestem ten pierścienie. I ten. Jestem ten i ten. A wiesz dlaczego? Bo rzeczywiście ostatnio odczułem trochę taki deficyt na fantastykę i te dwa seriale mi go dały, uzupełniły tej fantastycznej energii, której potrzebowałem tak naprawdę, wiesz. I jeden mi się podoba z kilku względów, a nie podoba z kilku i tak samo ten drugi, wiesz. Także one, ja bym powiedział, że to jest właśnie coś jak Coca-Cola i Pepsi, stary. Serio, wiesz, niby konkurują ze sobą, bardzo podobne, ale jednak na rynku fajnie, że mamy wybór, wiesz. I Pierścienie Władzy ze względu na CGI, samą w ogóle taką epickość może serialu, tak? Czyli to, jak został on nakręcony w opozycji do Rodu Smoka, który jest bardzo... takim tonie, wiesz, melancholijnym bym powiedział, dotyczącym pewnych dram i tak dalej. Nawet te dramy nie są tak wielkie, jak cała ta szata graficzna, a wiesz, te wizualia, których my doświadczamy, nie? Mm-hmm. Także, wiesz, Ród Smoka spoko, ale tam jest więcej gaduły, a w Pierścieniach Władzy jednak się coś dzieje. No, ale chyba mimo, udziała... że tam nie ma chyba nic sensu. Ja nie jestem w ogóle fanem Tolkiena, w sensie jestem fanem Tolkiena, ale nie jestem jakimś, wiesz... znawcą, bym powiedział, jakie koneksje co tam łączą. Nigdy nie czytałem książki, oglądałem trylogię Petera Jacksona. Yeah. Petera, ja wiem, bo operatornia doskonale wie, dlatego wiem, gdzie spojrzeć, ale chodzi o to, że ten, że nie obchodzi mnie to. To, co dostaję tu i teraz jest spoko, wiesz. Okay. I tyle, no. No i dobra. Ale Andor. Ja bym tylko podsumował temat tej... Władcy Pierścieni i Gry o Tron, tym nawiązując do tego, co powiedziałeś, że jedno jest jak Pepsi Cola, drugie jest jak Coca-Cola. Jedni uwielbiają jedno, drugie uwielbiają drugie, a twoja babcia i tak nie widzi różnicy między tymi dwoma. I ogląda i mówi, Królowie tam... na TVP, czy coś takiego, tam Saga Królów, czy coś saga takiego. Saga Sułtanów w Turcji, dobra. Tam gra, wiesz, jakiś Borys Szyc. Nie, nie gra tam, bo nie gra, ale no, są takie. Chodzi mi o to, że że fajnie powiedziałeś o tej bitwie, że są tacy fani, którzy na przykład przytoczyłeś przykład Star Trek, Star Wars, ale Andor. Andor. Co to jest Andor? Nie wiedziałem do pewnego momentu, jak chyba przesłuchałem podcast Rock and Boris. Bardzo lubię. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, wy jesteście z Wrocławia, my też. Jeśli chcecie się spiknąć u nas, nie ma problemu. A jeśli wy chcecie nas zaprosić do siebie, to jak najbardziej też. Jak się wprosić i zaprosić jednocześnie. I... Co to jest ten Andor? Co to jest ten Indor? Pierwszy chyba serial od czasu Disney Plusa powstałego, pojawiającego się w Polsce, który jest nieco wyżej niż dla 12 lat plus. Czy tam minus. Wiesz... Chodzi o to, że wszystkie seriale na Disney Plusie do tej pory rzeczywiście miały trochę taki vibe dziecięcy. Nawet ten Darth Vader, jak wychodził, kurwa, w jakimś tam Obi-Wan Kenobi czy coś takiego. Ale Disney ma chyba taką politykę, że wszystko musi być dzisiaj, dla dzieciaków. Chyba dzisiaj. A Mandalorianin? A Mandalorianin nie jest taki? Nie jest taki w ogóle. Nie, bo jest... nie oglądałem. Ale nie, serio nie oglądałeś nawet Mandalorianina? Nie. Ja wiem, o czym to jest. Ale to żałuj, tu żałuj. Pierwszy sezon, słyszałem. Rewelacja, to jest rewelacja. Ale Baby Yoda nie było takim ten...
Ale co z tego, że Baby Yoda? No nie, no bo chodzi o to, że Baby Yoda... To ja, właśnie, wiesz, geniusz tego serialu polega na tym, że zostało to doskonale wyważone. I ten jodyzm, i ten właśnie mandalorianizm. Ale to tam są jakieś sceny takie, nie wiem, krwawe, morderstwa... No właśnie, wiesz... Narkotyki. W Gwiezdnych Wojnach nigdy krwi nie było, zauważ. Wiesz, było. Także i no bo to potrafiło szokować. Słucham? Bo to zawsze było 12+. Znaczy nie wiem, to akurat już nie za bardzo mnie interesuje, tak? Ale rzeczywiście Mandalorianin nie dość, że tak jakby powiał świeżością w bardzo oldschoolowym stylu. Mm-hmm. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. Że nagle pojawia się serial w momencie, kiedy masz tych nowości i tak dalej, chciałbyś czegoś lepszego z uniwersum Gwiezdnych Wojen i właśnie pojawia się Mandalorianin i fani starej trylogii mogą powiedzieć... Są tam Jedi? Są tam Jedi? Nie powiem. Okay. Znaczy jest Yoda, dobra. No nie, jest Baby Yoda. No to nie jest w ogóle Yoda, no. Jak no Baby Yoda to nie jest Yoda? No, tak został nazwany, ale kim jest chuj go wie, no. Ty jak no oglądałeś, tak. Nie wiesz. No bo słuchaj, to nie jest historia zamknięta. Dobra, to czym jest ten Indor? Słucham? No, z jakimś Indorze mówiłeś. Andor. No to mówię przecież. Andor. No i Andor to jest kolejny serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen, który rzeczywiście już troszeczkę bardziej schodzi z torów takiego wow, kolorowego świata Disneya dla dzieci. I rzeczywiście gdzieś tam fajnie rozpoczyna kolejne tak jakby starania. Jak się nazywał ten aktor, ale ten aktor grał na przykład z Tomem Hanksem w Terminalu. Ten taki z wąsem Cassio jakiś tam, znaczy taki, wiesz, coś z tego klimatu w ogóle, on tam jeździł i ten, podłogi chyba czyścił. Uwaga, powiedz mi, to jest Pedro Pascal? Nie, Pedro Pascal grał w Mandalorianie, Javier Peña grał w Narkozie, w sensie to jest postać, która złapała Pablo Escobara. I był w Narkosie. Dobra, nieważne. I chodzi o to, że ten serial rzeczywiście już... Stanley Tucci? Tucci, nie. Pokaż. Dobra. Andor, The Terminal. O Boże, bo ty Terminal włożyłeś. Dobrze, spoko. Ale co to jest w ogóle za strona, stary? Letterboxd. Ojej. Dobra, zostawmy go. Catherine Zeta-Jones, on chyba z nią właśnie był tam. T. McBride, Diego Luna. Chyba Diego Luna. Tak, to jest Diego Luna. Diego Luna. Tak, Diego Luna. No zobacz jak właśnie jak on wygląda. Wiem, który to jest, okej, ten gość. No to jest on. To ja wiem. I on gra właśnie teraz w Andorze i bardzo fajnie się rozpoczyna w ogóle to uniwersum, chociaż uniwersum, ta część uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo jest to już taki bardziej szary obraz przedstawiający bardziej przyziemne rzeczy. I to jest w ogóle tak jakby uzupełnienie też Łotra 1. Oglądałeś Łotra 1? No, Łotra 1, oczywiście, że oglądałem fantastyczny film. Uuu, stary, no to bardzo widać, mi że z nim coś jest nie tak, dlatego że wszyscy hejtują Łotra 1. Łotra 1? Znaczy, no nie, mi się... Rogue One? No. Fantastyczny film. To jest film, który chyba przedstawia historię powstawania Gwiazdy Śmierci, tak? On przedstawia misję taką praktycznie samobójczą, no. Ekipy, która miała wykraść plany Gwiazdy Śmierci, które miały potem być przekazane do Skywalkerowi, żeby on mógł ten tam polecić i zrobić był. Tak, był. Był. I kim on, kogo on grał? A ja wiem. Andora, bo to jest właśnie jego nazwisko czy coś okay, takiego. Okej, widzisz. A i co? I teraz właśnie powstaje serial na podstawie postaci tego... Okay. On jest rebeliantą, tak? Rebeliantem. Andor? Rebeliantem. Rebeliantą. Okay. Teraz chociaż teraz... Wiesz. I jest chyba w uniwersum Gwiezdnych Wojen takim epickim właśnie bohaterem, tak? W sensie kimś ważnym. Bo ja, Łotra 1, to tak średnio oglądałem i mi się tak średnio podoba w ogóle. Dobra, ale to jest Andor. Mamy na razie chyba 3 odcinki, chyba wbił teraz 4, więc... I polecasz. Polecam, to nie wiem. Obejrzałem 1 odcinek i jakoś poszło, także jeszcze nie jestem w stanie powiedzieć, czy polecam, ale warto na pewno sprawdzić, okay. Wiesz, bo to już jest coś innego niż Kenobi. Bardzo średni. Czy tam, jak? Obi-Wan Kenobi? Po prostu, nie wiem jak się nazywa ten serial. Kenobi chyba. No, ale Obi-Wanie i tyle. I co? Mandalorianin dalej rządzi, Boba Fett jeszcze może gdzieś tam wchodzi na taki poziom, że okej, fajny. I przed tym całym gównem, które teraz się właśnie zaczyna powoli pojawiać. Mianowicie She-Hulk. I
poza uniwersum Gwiezdnych Wojen. Mm-hmm. Marvel, She-Hulk, straszne gówno i jeszcze na, i jeszcze na dodatek stary z tego wszystkiego 20 minut to są wstawki, intro, outro, jakieś kolorowanki, rysunki. Boże, to jest paskudne. Paskudne, z czego samego serialu jest chyba z 15 minut. No może nie tak mało, ale bardzo mało, po prostu. Koniec. Jeśli chodzi o te sprawy, Disney Plus, zaglądajcie sobie tam, jest tam mnóstwo. Mnóstwo. Teraz przechodzimy do newsa pod tytułem System. To jest bardzo ciekawe. No, rock and roll music, let's hear it. Sry Tankian wydaje książkę podobno. No właśnie, i to było bardzo ciekawe, bo ogólnie System of a Down, tak samo jak i każdy z nich pojedynczo, przez nasze polskie media takie rockowe, to znaczy, nie wiem, gazeta typu Teraz Rock, bo tam chyba znalazłem na fanpage'u na Facebooku te informacje, to lubią System of a Down, widać. Bo jest... nie obraziłeś się na mnie, bo jak powiedziałem o nim, że to bardzo jest... Bardzo się nie obraziłem. Sry Tankian, kiedyś jak tak powiedziałem, to się obraziłeś. Na pewno nie. Tak, na pewno mi, nie. Tak o niego nie mówił. Ja jestem ze szkoły Daron... Nie mów tak na niego. Ale ja jestem ze szkoły Daron Malakian. Ja też. Także my wkładamy chuja w serdża. Bo 90% udziałów należy do Darona Malakiana. Tak jest. Nie, no bo tak jest, rzeczywiście. Daron Malakian jest... Tylko z Carson Broadway. O. Myślałem nawet, że dzisiaj może mam koszulkę, nie? Z Carsów, ale okej. Okay. I co? Znalazłem newsa i to dzisiaj właśnie, jak nagrywamy, no to nagrywamy we wtorek, ale po prostu no, kilkudniowego, jak widzicie, to w piątek, że Serge Tankian, i to jest fajne, to mi się podoba, bo w końcu wychodzi coś ze stajni System of a Down, co będzie autoryzowane i siedziało, leżało w kanonie, więc może dowiemy się czegoś o wiele, wiele fajniejszego i nowego, załóżmy, jeszcze z przeszłości samego systemu i historii Serge'a. Bo wydaje autobiografię. O. Tak. I teraz Rock jeszcze fajnie to tam gdzieś opisał, że to nie będzie, bo wypowiedział się na ten temat sam Serge, że to nie będzie taka zwykła autobiografia, tylko skupiająca się tak jakby na takich dwóch aspektach mocnych. Pierwsza to wspominki tego, co się działo, no bo oczywiście ktoś tak wielki jak Serge Tankian i ktoś tak mocno siedzący w branży jak Serge Tankian na pewno ma dużo fajnego do opowiedzenia i na pewno nie o nie wszystkim wiemy dzisiaj, możemy się tylko domyślać, a druga część to takie filozofowanie, bo jak wiemy Serge Tankian jest bardzo mocnym intelektualistą, nie? No tak. I tak, to w tak. wielu sferach, w wielu tak. aspektach. To nie jest pierwsza książka, którą wyda, bo wydawał jeszcze swoje tomiki wiersze, poezji. Nie? Tak, niestety tylko dostępne w języku angielskim i nie dlatego, że języka angielskiego nie znam, bo wręcz przeciwnie. Po prostu jak już się czyta pewnego rodzaju poezję, to fajnie by było rzeczywiście nie czytać, ja jestem za tym, żeby nie czytać w oryginalnym języku, tylko w tym twoim. Oczywiście z jakimś tam dobrym przełożeniem, no, czy dobrym, czy niedobrym, to już wychodzi podczas czytania, tak? Ale rzeczywiście, żeby zrozumieć, bo kontekst czasami nie jest wyłapywany w innym no tak, języku, nie? Tak, często jest tak, na przykład jakbyś poczytał sobie jakieś tam... No nawet jak, wiesz, polska poezja za czasów Mickiewicza, to wszystko jest tak, całe to słownictwo jest tak bardzo zawarte w całym kontekście, w którym to tak. wszystko działo. I tak samo jest teraz, no, wiesz, gość jest też, to jest też ciekawe, bo to, wiesz, on jest Ormianinem, nie, on tak, jest Ormianinem, tak. on też znaczy on się urodził w Libanie, no. No, on jest z Libanu i język angielski nie jest jego głównym językiem, więc to też jest ciekawe, jak taka osoba się posługuje, w jakich słów dobiera, bo zupełnie pewnie tylko, inny. Tylko, że wiesz, on się tam wychowywał w Stanach Zjednoczonych. Nie, no tak, ale... W Little Armenia. Chociaż nie, on w sumie tak, bo on się wychowywał tam. Oni się... Znaczy, to jest tak, z całej ekipy, z całej drużyny to tak, Serge Tankian chyba i Shavo Odadzian, oni byli na ziemiach jeszcze swoich takich, jak to nazwać, foraging country. Nie, w sensie, ale Daron Malakian się urodził już w Stanach, a John w Kanadzie. Znaczy, ja mogę teraz. No, tak, w Kanadzie. Johna nie lubimy. Czemu nie lubimy? A, nie mów jeszcze, nie mów jeszcze, bo może się kiedyś to jakoś naprawi, no nie wiem. Dobra, tworzy tę biografię, już tworzył swoje tomiki poezji i będzie w tej autobiografii. W ogóle, co jest ciekawe, autobiografii. Chyba dzisiaj w ogóle autobiografii jest tak mniej. W sensie jednak... Biografie powstają częściej teraz. Biografie, no. Czyli w kooperacji albo gdzieś tam jakimś pisze. Biograf właśnie pisze do ciebie albo coś takiego, albo z tym właśnie o kim pisze, robią razem i tak dalej. A tu autobiografia. Ma dużo do powiedzenia ten facet, więc z chęcią w ogóle przeczytam, a wydaje mi się, że jak już info leci na cały świat, no to i przełożenie w języku polskim znajdzie się i u nas. I wtedy przyjdziemy do was z recenzją. O, ja z chęcią, no. Znaczy jest jedna książka System of a Down, ale to jest oczywiście...
fajne są tam informacje oczywiście, nawet już nie pamiętam twórcy, ale nasz polski dziennikarz jakiś to zrobił, także kiedyś może pokażemy. Fajne takie strzelanie z newsów, podoba mi się. Mi chyba też, no i właśnie zastanawiamy się, czy wam się to podoba, dlatego dajcie po prostu znać w komentarzach, drodzy ludzie kochani, bo zbliżamy się do 20 odcinka, 20 odcinek chcielibyśmy jakoś wygloryfikować nasze dwie osoby, bo jesteśmy tacy wspaniali, więc kolejna dziesiątka w trzecim wolumenie musiałaby się czymś różnić i właśnie to jest ten pomysł, jeden z pomysłów na prowadzenie Sztuka Nie Przemoc. Zmienia się już atmosfera w studio, ale przy okazji też i merytoryka. Si. Mi też to leży, stary. Fajnie, fajnie. Tak. Może jeszcze tak te gadać. Newsy są dość infantylne, ale w przyszłości, jeśli nasz research na to pozwoli się ulepszyć, będziemy na pewno dostarczali wam więcej i bardziej zajebiściej. I będziemy pierwszymi, którzy dostarczą tego newsa, a nie będziemy cytować popiś, będziemy mieli swoje kontakty. Dużo cytujemy, a właśnie, inaczej teraz, no fajnie by było, gdybyśmy wyrobili sobie taką markę, tak? Ale na chwilę obecną dużo cytujemy i nasz page w ogóle na Facebooku na tym troszeczkę polega, że udostępniamy posty innych zajebistych fanpage'y, po prostu, nie? Albo takich środków. Dzielimy się. Tak, które piszą fajne newsy i my nie zdradzamy tego, o czym oni piszą, także po prostu dajemy im info, że jest taki artykuł, więc jak chcesz czegoś się dowiedzieć, to wejdź właśnie tam. My dajemy wam tylko tak, jakby o tym znać. Także taka forma po prostu pewnego rodzaju, bo nam się nie chce pisać. Chociaż w przypadku newsa o konkursie, które wygrało AI, o którym mówiliśmy parę odcinków temu, sprawdźcie sobie. Tak. Napisaliśmy przed CNN. CNN nas zaczął także naśladować. Łaka, łaka, łaka. Dobra, ale już chyba czas na jakiś tam spocik, jakieś kółeczko i lecimy po prostu dalej, nie? Bo jeszcze ja mam... Czy lecimy dalej, czy kończymy? Czy... No właśnie, jeszcze nie kończymy, ja jeszcze mam strasznie dużo do powiedzenia. No dobra. Gramy. Dobra, halo. Co? Co się stało? Poznałeś tu panie? No okej, okay. Znasz to. Maria, co by się stało? No bo tu jest inaczej, nie wiem jak będzie to brzmiało, ale jesteśmy już po reklamie. Tak jak widzieliście, zrobiliśmy sobie muzyczny wstęp i muzycznie chyba chcielibyśmy zakończyć w ogóle, bo mam takiego newsa dotyczącego bardzo mocnego wyjadacza w historii muzyki. Depeche Mode. Mianowicie zespół Depeche Mode w przyszłym, no lowki naprawdę, bo to jest mega band, w przyszłym roku wydaje po prostu kolejny album. Tak trochę się zaskoczyłem i zdziwiłem, dlatego że czy to, że Depeche Mode dzisiaj jeszcze żyje, gra, istnieje, koncertuje, tworzy, to dobrze czy źle? Chciałem tak przy okazji tego newsa cię zapytać. No, dobrze, dobrze. Ja byłem na koncercie Depeche Mode kiedyś i było fantastycznie. Okej, okay, ale kiedy to było? 7-8 lat temu. Aha, okej. Okay. Czyli też było takie raczej najlepiej późne Depeche Mode. 30 lat temu, nie? No dokładnie. No. Tak, tak. To wtedy mój tata był na koncercie Depeche. I właśnie. I teraz tak chciałem troszeczkę podywagować, ale to już może tak słowem końca rzeczywiście. Czy dzisiaj wiele zespołów... Czemu? Bo to jest takie strasznie gęste, bo to jest... A to jest strasznie kwaśne. Czy nie powinno być tak, że w pewnym momencie, kiedy zespół rzeczywiście bardzo mocno jest klasyfikowany z vibe'em lat, załóżmy 80., 70., mm-hmm. 90., 60. i tak dalej, nie? Po mm-hmm. prostu przeszłości. Czy w pewnym momencie nie powinien zakończyć tego, co przez naprawdę całe życie dał nam dobrego dużo? Przecież inaczej, zakończenie się działalności zespołowej nie oznacza, że wszystkie płyty nagle giną, znikają. No nie, możesz tego słuchać, tak? Czy dla ciebie informacja, że Depeche Mode w przyszłym roku, 2023, na PGE Narodowy zagra koncert, trasę Memento Mori Tour, bo tak się będzie nazywał najnowszy album, Memento Mori. Okay. No właśnie, przy okazji nawiązując do tytułu, czy to jest coś, co cię cieszy? Jako gościa, wiesz, fana, bo byłeś już na Depeche Mode. O, ja szczerze chyba pamiętałem, że ty o tym kiedyś mi mówiłeś, ale zapomniałem. Fajnie wiesz się co, to jest taki temat, który, wiesz, to są artyści. Mhm. Nie mówimy tu o jakimś tworze, nie mówimy tu o serialu, który jest stworzony przez...
Znaczy serial też jest tworzony przez artystów, ale jednak serial ma producentów, ludzi, którzy jakby... To jest dla kogoś biznes. A Depeche Mode tak naprawdę to zaczęło się jako artyst. Serial ma start i koniec, Ma start i koniec, a artysta, jego wyobraźnia, jego twórczość raczej ewoluuje. Nie ma końca. Ewoluuje, ona cały czas jest, ten ogień w nich, chęci tworzenia, wyrażania się cały czas jest. Mhm. Jeśli się tli, to niech tworzą. No jest to tak dość... oczywiste to, co powiedziałeś. Znaczy, bo kim ja jestem, żeby powiedzieć artyście, że ma przestać tworzyć? Co człowiekiem, czujesz coś, masz emocje i chodzi o to, że muzyka jest jednym z takich dziwnych właśnie takich sfer artyzmu, tak? Takim naprawdę unikatowym, takim okienkiem i jako jedyna daje taką możliwość, żeby czuć tak bardzo mocno nostalgię, żeby odczuwać pewne emocje, rysować się, zaznaczać, a Depeche Mode mi się z tym kojarzy, wiesz, kojarzy mi się z czymś, co już było i było świetne, wiesz, i teraz się boję, po prostu się boję, wiesz, nie jestem teraz z tych, którzy skaczą i się cieszą, bo wiadomo, jest to zespół bardzo popularny, który ma wielu fanów w Polsce i to o wiele starszych od nas, co chyba każdy zespół taki community chce, nie, ale mimo wszystko trochę się martwię. Trochę się martwię. Oddanych fanów oczywiście ten zespół też ma wielu, tak? I na pewno się odnajdzie w tym ze swoim najnowszym albumem Memento Mori. Ale dla mnie, osoby, która na co dzień Depeche Mode może nie słucha, trochę się obawia. Wiesz co, ja miałem tak kiedyś, że nie byłem... Znaczy, byłem też taką osobą, która mówiła, że no ten nowy zespół X mi się nie podoba. Kiedyś to było, nie? I w którymś momencie mi się to kompletnie przestawiło, bo ja zacząłem myśleć sobie o tych ludziach, którzy to tworzą, nie? I jest sobie taki gość, który po prostu gra tą muzę, robi to, wiesz, robi coś, co potrafi najlepiej, coś, co go ukształtowało przez całe swoje życie, ewoluowało razem z nim, jest jakby częścią jego i on tworzy, gdzieś tam się przemieszcza w różne rejony, tworzy coś nowego, eksperymentuje. I dużo ludzi po prostu powie, nie no, gówno, kiedyś to był Depeche Mode, teraz to jest gówno, nie? A gość włożył w to całe serce, nie? I sobie myślałem, że to jest trochę nie w porządku traktować tak z góry rzeczy, że kiedyś to było, teraz nie. I po prostu słucham tego i oceniam to tak po prostu totalnie jakby to była jakaś nowa muzyka. Staram się odciąć od tego trochę, że to jest coś, co było kiedyś takie, a teraz jest inne. Po prostu traktuję to jako coś, czego słucham, jako po prostu płyta, która powstała teraz i ja jej słucham teraz. I to, co czuję teraz w związku z nią, to jest to, jak ją oceniam. Nie staram się. Często mówiłeś po prostu. Czyli uprościłeś troszeczkę temat. Trochę uprościłem temat. Ale to bardzo dobrze, bo ja specjalnie pod włos poleciałem i zagęściłem te, tak jakby wydźwięk tego wszystkiego, bo nie jestem po tej stronie. Inaczej, super! Jak wydajesz zespół, jako zespół kolejne albumy, to super, to wydawaj ile możesz, tak jak powiedziałeś, ile masz sił. Wiesz, o co chodzi. Ja tego tak zakwestionowałem, bo byłem ciekawy, czy przypadkiem może ty nie masz jakiejś takiej myśli z tym związanej właśnie, czy to dobrze, czy źle. No przecież jak wydaje, to dobrze. No niech się dzieje cały czas, no się ile się da, czy nie. Nie wiem, wiesz, nie no tak, nie, mój tu nie ma żadnego ale. Down od 2005 roku, a zresztą, dobra, już nie będę... Jak to będzie słabe, po prostu ludzie nie będą tego słuchać, ja tego nie będę słuchał, zagłosuję portfelem. Okej. No dobra, często, bo zadałem może też w związku z tym pytanie, czy to dobrze, czy źle, dlatego, że często... Nagle zespół, który bardzo doskonale, świetnie w ogóle grał i tworzył przez te wszystkie lata, weryfikuje ostatnia płyta. Zauważyłeś, że tak jest? Często tak. Ale jest. Gówno, ten zespół to gówno! I koniec, i odchodzą ludzie, wiesz o co chodzi, nie? No, ale znaczy nie mówię, że tak będzie w przypadku Depeche Mode, tak było w przypadku na przykład Guns N' Roses. Nie, żartuję. Guns N' Roses, ostatnia płyta jest fantastyczna. No, ja uwielbiam, wiem, że ty lubisz, ale ja też no, to specjalnie to powiedziałem. Uwielbiam Chinese Democracy. Mówili, że w przypadku System of a Down też na przykład i tak było. A która jest ostatnia płyta systemu? Mesmerize and Hypnotize, no podwójny album. No to gdzie? Znaczy, bo to jest doskonały twór. To jest tak doskonały, że nie da się aż tego prawdopodobnie opisać słowami, tylko i wyłącznie każdy po prostu w swoich czterech ścianach po ciemku z jedną zapaloną świeczką powinien przesłuchać to i dopiero wtedy po prostu jakoś wyrazić swoją na ten temat opinię. Czy dobrą, czy złą, nie wiem, ale wiele można byłoby sobie zostawić do życzenia. Ciekawe, ile systemie. Mamy słuchaczy
Depeche Mode wśród naszych widzów. No właśnie, ciekawy w ogóle jestem, jakich mamy widzów. Dawajcie, ty, łapkę w ogóle najlepiej. Ja mam taki pomysł. Jeśli w ogóle żeście już teraz wytrwali, tak, do tego momentu, czyli do momentu końcówki naszej gadaniny, już trochę takiej zrewolucjonizowanej, to fajnie by było, bo cały czas się zastanawiam ja osobiście, jak was skłonić do tego, by się odzywać, byście do nas gębę otworzyli. Ty, przedstawcie się. Nie wiem, macie jakąś ksywę, załóżmy imię, weź zostaw pod tym filmem komentarz, na przykład siema, jestem Róża, ello. Oglądam was, załóżmy, od 5 odcinków temu. Nie wiem, albo może jest tak, że jesteś po prostu nowy. Zostaw taki komentarz, pogadamy sobie, przecież widzisz, że odpisujemy, widzisz, że fajnie nawiązujemy te relacje, a fajnie by było, bo no wiadomo, my chcemy to community tworzyć, być jego częścią i no je rozrastać, rozpładniać. Zapładniać. Nie, przepraszam. Chcemy zapładniać nasze społeczeństwo. Jak to każdy człowiek w naturze po prostu no po prostu chcemy, żeby ono się, żeby się rozszerzało, powiększało. Jesteśmy ludźmi, a człowiek ma zakodowane dwie rzeczy. Zabijanie i... Sztuka nieprzemoc. Bartłomiej Wierzba. I Bartłomiej Różycki. Hello.